Dzień dobry, witamy Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej zatytułowanej PiS zabiera zasiłki chorobowe aż o połowę. Otóż, Szanowni Państwo, wczoraj miała miejsce Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, na której to był procedowany projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Druk 1188. Warto to zapamiętać, ponieważ w tym druku po raz pierwszy po 31 latach PiS ogranicza zasiłek chorobowy, czy też zmniejsza go ze 182 dni do 91 dni. Dlaczego? Dlatego, że nie ma pieniędzy. Więc my dzisiaj pytamy, czy Polskę było stać na wypłaty zasiłków chorobowych wtedy, gdy były lata 90. i gdy było bezrobocie strukturalne? Wtedy było stać nie tylko na te 182 dni, ale jeszcze można było uzyskać nawet 270 dni. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w okresie pandemii, czy też po pandemii, kiedy wielu ludzi, wiele Polek i Polaków chorowało na COVID i dalej zmaga się ze skutkami tej choroby, tego COVID-u, to dzisiaj PiS ten zasiłek tnie aż o połowę. Mało tego, wielu Polaków straciło pracę, co doprowadziło ich do depresji. Z depresji nie da się wyleczyć w ciągu tych 91 dni. Dzisiaj z tego powodu wiele Polek i Polaków miało właśnie zasiłki chorobowe. PiS te zasiłki chorobowe zabiera. Zabiera aż w połowie. Na to się nie zgadzamy i żądamy dzisiaj, aby PiS przyjął nasze poprawki, które z pewnością będziemy składać, które dotyczą tego, żeby ten zasiłek pozostawić w tej wysokości, w której do tej pory był. Owszem, zdajemy sobie sprawę z tego, że system trzeba uszczelnić, ale od tego są inne metody, są inne sposoby. Nie w taki sposób i naprawdę i na pewno nie w tym momencie. Oprócz tej zmiany, tej skandalicznej zmiany procedowanej w tym projekcie ustawy, PiS niestety zaserwował Polkom i Polakom jeszcze inne zmiany. O nich opowie pani poseł Joanna Frydrych. Dzień dobry, witam Państwa. Nowa ustawa, która była procedowana wczoraj na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o czym mówiła pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, druk 1188, wprowadza wiele niekorzystnych zmian. Ja skupię się na takich czterech kluczowych. Po pierwsze, ustawa ogranicza możliwość przeliczenia emerytury dla osób, które pracują, a nabyły prawo do emerytury jeszcze ze starego systemu. To te osoby, które przed 1999 rokiem opłacały składki bez ograniczenia. Dotychczas mogły doliczać staż co kwartał, a po zmianie będą miały możliwość obliczenia nowej emerytury tylko raz do roku. Drugi punkt. Dla osób, które przechodzą w czerwcu 2021 roku, będzie można ustalić emeryturę na podstawie maja, o ile będzie to korzystne dla ubezpieczonego. O ile to jest dobra zmiana, natomiast bez żadnego wsparcia pozostawia te osoby, które przechodziły w czerwcu od 2009 roku do 2019 roku. My w tym zakresie będziemy składać poprawkę, aby te osoby również miały przeliczenie tej emerytury na nowych zasadach. Tych osób, proszę Państwa, jest 124 000, które pozostają bez zmian. Będzie tutaj poprawka. I to, co powiedziała pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, i to jest skandaliczne. Okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia zostanie skrócony ze 182 dni do 91 dni. Dzisiaj, gdzie jeszcze mamy sytuację covidową, to gdzie jeszcze ludzie wymagają leczenia, a wiadomo, że również w wyniku rozwiązania stosunku pracy wielu chorób nie da się wyleczyć w ciągu 31 dni. Rząd powinien sobie z tego zdawać sprawę, a utrudnia życie osobom naprawdę chorym, naprawdę potrzebującym. I czwarta zmiana, która będzie zakładać zliczanie do jednego okresu zasiłkowego okresy niezdolności do pracy, których przerwa pomiędzy nimi wystąpiła krótsza niż 60 dni, a są to różne jednostki chorobowe. I proszę Państwa, podam taki przykład. Jest osoba, która ma zapalenie płuc. zostaje wyleczona, po 2 tygodniach łamie sobie rękę, powiedzmy na rowerze. Nie jest zdolna do pracy, w związku z czym będzie, te okresy zostaną zliczone do jednego okresu zasiłkowego i w trakcie zatrudnienia będzie ten okres wynosił łącznie 182 dni. Dlatego będziemy w tym zakresie składać poprawki, będziemy stać po stronie osób, które zostają tą ustawą pokrzywdzone. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest to projekt rządowy. Pod tym projektem podpisał się premier Mateusz Morawiecki. Żądamy wycofania się z tych skandalicznych zapisów ustawy i dania Polkom i Polakom możliwości pobierania zasiłku chorobowego wtedy, kiedy jest pandemia, kiedy jest COVID, kiedy skutki zachorowania na koronawirusa są naprawdę bardzo, bardzo długo mają miejsce, nie tylko przez te 91 dni. Przed nami z pewnością drugie czytanie. Jest na to jeszcze czas. My, tak jak powiedziała pani poseł Joanna Frydrych, będziemy składać poprawki. Mamy nadzieję, że albo rząd wycofa się z tych skandalicznych zapisów, albo poprze nasze poprawki, tak żeby zostawić zapis, który jest korzystny, dotyczący możliwości przeliczania emerytur dla tych, korzystniejszego przeliczania dla tych, którzy swoje wnioski o wypłatę rent i emerytur składają w czerwcu. To jest nasze żądanie i liczymy na to, że to żądanie zostanie dzisiaj wysłuchane i przed drugim czytaniem będziemy mieli jasność, że zasiłki chorobowe pozostaną przynajmniej w tej wysokości, w której dzisiaj są, a więc 182 dni, a nie 91, tak jak chce to zrobić PiS. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać rząd, że Polki i Polacy przekonają PiS tak, żeby ten zasiłek chorobowy im nie zabierać, bo jest to skandaliczne, żeby ciąć zasiłek chorobowy aż o połowę. Są jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.